ten kolor ruchu chorób zmobilizował was do walki? No na pewno w jakiś sposób nas pobudził, bo do tego momentu, kiedy Ruch strzelił bramkę, no, graliśmy dość sennie, mieliśmy jakieś swoje sytuacje, ale nie udało nam się bramki strzelić. Bramka Starzyńskiego bardzo ładna, no, dała jakiś impuls i później udało nam się wypracować jeszcze trzy sytuacje, które mogliśmy zakończyć bramkami. No, dwie się zakończyły i bardzo się z tego cieszymy, bo z ciężkiego terenu wywozimy trzy punkty. Wasza pierwsza wygrana w Przecinkę cieszy podwójnie, przełamaliście złą pasę? No, na pewno złą pasę przełamaliśmy. Ja tutaj pamiętam jeszcze na poziomie pierwszej ligi mecz, w którym Piast przegrał 5-0, także dzisiejsza wygrana bardzo cieszy. Myślę, że cieszy piłkarzy, cieszy sztab szkoleniowy, cały klub, ale przede wszystkim cieszy kibiców, którzy licznie dzisiaj za nami przyjechali i chwała im za to. Statystyki nie kłamią, jak to się dzieje, że Piast więcej strzela na wyjazdach? Ciężko powiedzieć, jak to się dzieje. No, miejmy nadzieję, że znowu uda nam się trafić w najbliższym meczu ze Śląskiem Wrocław. My się staramy w każdym meczu grać tak samo, stwarzać sytuacje, grać skutecznie. Różnie to wychodzi i miejmy nadzieję, że w tym najbliższym meczu będzie dobrze. Coraz bliżej do tego, byście zagrali i powalczyli o europejskie pucharze, to bardziej motywuje jeszcze? Znaczy tak, pani zauważyła, żebyśmy powalczyli o europejskie puchary, bo niektórzy już nas do tego przymierzają, a ja cały czas tonuję i przypominam, że 5 kolejek przed nami, bardzo ciężkich 5 kolejek, bo mamy Śląsk Wrocław, dwa zespoły, które są zagrożone degradacją, także będą grały do samego końca Polonia Warszawa i Korona Kielce, bardzo trudne mecze i w nich będziemy chcieli zagrać o pełną pulę i na koniec sezonu zobaczymy, w którym miejscu będziemy. Dziękuję. Tomek, ja jeszcze zapytam o dzisiejszy mecz. Spodziewaliście się, że Ruch odda tyle pola, bo mecz zerwowy to mecz walki, natomiast było dużo czasu i na podanie, i na przyjęcie, i na rozglądnięcie się, gdzie są pozostali koledzy z drużyny. No nie wiem, no pan to tak widział z boku. My przede wszystkim staraliśmy się skupić na sobie i grać jak najlepiej. No. Cieszy skuteczność, bo na wyjeździe strzelamy dwie bramki, wygrywamy mecz z zespołem, który jest niżej od nas notowany w tabeli, ale zeszłorocznym wicemistrzem Polski, także może to cieszyć, bo Piast jest Beniaminkiem i takie mecze naprawdę i takie wygrane, szczególnie na terenie przeciwnika, cieszą. Ja zapytam o ten korespondencyjny pojedynek, o walce o puchary ze Śląskiem Wrocław. To będzie na pewno trudny mecz. Jak oceniasz obecną formę Śląska Wrocław? Bo widać, że są w takim lekkim dołku i nawet z niższymi, z klubami, które zajmują niższe miejsca, mają problemy i tak wydzierają te zwycięstwa mimo wszystko. Znaczy ja nie chciałbym się wypowiadać na temat formy Śląska, bo może zostać nasza forma zweryfikowana w meczu z nimi i boisko to będzie najlepszy wykładnik tego, jak my się prezentujemy, jak zespół z Wrocławia. Na pewno jest to mistrz Polski i z takim dużym respektem, ale i z pewnością siebie podejdziemy do tego przyszłotygodniowego meczu, bo jesteśmy za nimi niewielką, mamy do nich straty, niewielką liczbę punktów i będziemy chcieli po prostu wygrać. Jak to jest, że wszyscy Piasta rozpracowali, wiedzą, że świetnie gra w stałych fragmentach gry, wiedzą, że na uderzenia dystansu Tomka Podkurskiego trzeba uważać, a dzisiaj padają dwa gole właśnie pod fragmentem. No tak się... Tak się dzisiaj zdarzyło. No, przy moim strzale piłkarze Ruchu troszeczkę za dużo miejsca oddali i akurat z tego miejsca, z którego lubię, udało mi się przyłożyć. A myślę, że co do tych stałych fragmentów gry, to po prostu one są ćwiczone na treningach i to nie jest tajemnicą, że staramy się to robić w treningu do perfekcji. Im większa perfekcja na treningu, tym większa skuteczność później w meczu o punkty. Akurat w tej rundzie dużo bramek strzelamy po stałych fragmentach gry, ale przypomnę, że w zeszłej rundzie nie było tak kolorowo. Mieliśmy dużo tych stałych fragmentów gry, ale bezpośrednio mało bramek z tego strzeliliśmy. Teraz jest to nasz duży atut i to może na pewno cieszyć, bo w tym elemencie poczyniliśmy progres. Dziękuję.